Witaj w kolejnym odcinku z serii Jak budować procesy sprzedażowe. Ja nazywam się Paweł Urban i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak tworzyć procesy sprzedażowe. Dzisiejszy odcinek skoncentrujemy się dokładnie na budowaniu procesów sprzedażowych. A więc, jeśli obejrzałeś poprzednie odcinki, to zapraszam Cię do tego, w którym dowiesz się w końcu, jak to wygląda. Zapraszam. Witaj ponownie. W tym odcinku opowiemy sobie o tym, w jaki sposób stworzyć proces sprzedażowy do lidów, które pozyskaliśmy dzięki naszemu procesowi marketingowemu. Nasze procesy odnoszą się do lejka sprzedażowego, który opisuje proces pozyskiwania lidów oraz ich obsługi, czyli konwersji na klientów, którzy ostatecznie nam płacą. A lejek sprzedażowy został utworzony na podstawie naszej grupy docelowej, którą sobie sprecyzowaliśmy, czyli klientów indywidualnych, którzy są także właścicielami mieszkań, mieszkają do 50 km od Krakowa lub Krakowie oczywiście i zmieniają formę ogrzewania z elektrycznego na gazowym, a wartością, która jest dla nich, dla tej konkretnej grupie, grupy docelowej istotna, to jest oszczędność. A nasza grupa docelowa oczywiście może liczyć na propozycję wartości, która jest unikatowa, jest doprecyzowana w taki sposób, żeby nasza oferta była najlepsza właśnie dla nich na podstawie właśnie UVP, czy UVP, czyli unikatowej propozycji wartości. I już nie wracając do tych odcinków, to znaczy nie opowiadając o tym, co było w poprzednich odcinkach, po prostu Cię do nich odsyłam, a ja w tym momencie już przechodzę do rozpracowywania dla Ciebie, w jaki sposób lead, który został pozyskany na podstawie naszego lejka sprzedażowego, ostatecznie został naszym klientem, który na końcu nam zapłacił, bo to jest w sumie najważniejsze, żeby on zapłacił. Najważniejsze w sensie, że nie tylko ma nam zapłacić mamy go zostawić ze wszystkim, tylko zapłacił nam za to, że zrobiliśmy dobrą usługę. Zaczyn wracamy do naszego do naszego procesu, ale teraz idziemy do procesu sprzedażowego. Od czego się zaczyna proces sprzedażowy? Od momentu rozpoczęcia, czyli pozyskania lida. Skoro pozyskaliśmy lida, to musimy go. Ilość pozyskanych lidów mamy 20. To musimy go zakwalifikować. Czyli lid został pozyskany. I wykonuje się akcja z naszej strony, czyli. Tutaj hop. Znowu kwadracik i akcja z naszej strony jest to kwalifikacja. Gdy kwalifikacja się odbywa, możemy wtedy sobie zadać pytanie, czy lead został zakwalifikowany. O, ale do tego wykorzystamy inną formę, czyli nasz rąb. To znaczy, w sumie to jest kwadrat, ale postawiony na torcu, chociaż może być to rąb. Możemy zadać pytanie, czy kwalifikacja. Czy kwalifikacja, już widzę, że tutaj nam się nie wszystko mieści, a chcemy mieć, żeby nam się zmieściło. Czy kwalifikacja? Jeśli został zakwalifikowany, to świetnie. Możemy iść do następnego etapu i wykonać proces związany z umówieniem spotkania. A, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj zanim jeszcze mamy kwalifikację, no to trzeba do tego lida zadzwonić. I możemy sobie zrobić pozyskanie lida, zrobić następne wykonanie telefonu. Wykonanie telefonu w sensie nie konstruowanie telefonu, tylko zadzwonienie do kogoś, do naszego lida. Możemy od razu zadać pytanie, czy lid odebrał? Jeśli odebrał, to wtedy następuje kwalifikacja, no bo jeśli nie odebrał, no to ciężko jest go zakwalifikować, bo nie można mu zadać pytań. Mam nadzieję, że to jest oczywiste. A więc wracamy sobie do naszej kwalifikacji, która zakończyła się następnie umówieniem spotkania. Znowu idziemy sobie dalej. Rozpisujemy całość po kolei. Czy umówiono spotkanie? Następnie. Jeśli umówiono spotkanie, to co się tam dalej dzieje? A, wykonanie pomiaru. E, tak, no i teraz pierwsze założenie. Jeśli wymiar, je, e, pomiar został wykonany, znaczy, że się do tego klienta dojechało, ale można sobie rozpisać to jeszcze dokładniej, bo jeśli się umówiło spotkanie, niekoniecznie musiało się dojechać do niego. Jest to nasz proces sprzedażowy, a nie lejek sprzedażowy, więc on może być bardziej dokładny, nawet powinien być. Więc jeśli umówiono spotkanie, to następnie można sobie od razu zadać pytanie. Jeszcze zanim się przeszło dalej, czy spotkanie się odbyło? I jeśli się odbyło, to dopiero wtedy wykonanie pomiaru. Dla uszczypliwych, tak. Tutaj jest dojazd na pomiar. Też można zapisać sobie. Zadanie dojazd na pomiar. Jeśli ktoś chce, to dajcie znać. Może pierwsza okazja do tego, żeby zostawić komentarz i napisz Paweł, dodaj, dojazd na pomiar. Myślę, że to nie jest niezbędne, Może, mogłoby się bez tego odbyć, ale jeśli dużo osób tak napisze, to dodam. A więc mamy wykonanie pomiaru, następnie pozytywne pomiary, czyli. Czy pomiar pozytywny? Pozytywny w sensie, że po wykonaniu pomiaru osoba wykonująca pomiar, doradca, klienta stwierdził, że można wykonać montaż. Następnie jest propozycja oferty. I znowu zadajemy sobie pytanie: czy zaakceptowano Ofertę. a jeśli zaakceptowaną ofertę, to o, już nam się robi, zobaczcie, jaki długi proces, nie? Mamy zaakceptowaną ofertę, później jest płacenie zaliczki, płata zaliczki, płynęła zaliczka, no to super, ale mogła także nie wpłynąć, więc warto. Od razu zadać pytanie. I myślę, że na, ten, na tym etapie tego odcinka już nie będziemy rozpisywać sobie dalej e, naszego procesu, tylko stworzymy sobie procesy poboczne, które wykonują się, aby zmaksymalizować nasze szanse na przejście do następnego etapu. No bo tutaj mamy wariant idealny, ale gdyby wariant idealny istniał, to nie trzeba by było zadawać pytania, na przykład, czy ktoś odebrał. A jeśli ktoś nie odebrał, to co trzeba zrobić? No właśnie, i teraz możemy mieć kilka opcji. Możemy sobie zrobić odpowiedź nie odebrał, i wtedy robimy działanie. Może zamiast w górę sobie zrobię w dół, ponieważ jest tam więcej miejsca, i nie odebrał, i wtedy robimy co? Możemy albo wysłać SMS z prośbą o kontakt. Jeśli jesteśmy w stanie stwierdzić, czy SMS doszedł, bo nasz system pokazuje, no to możemy sobie tutaj zrobić, czy SMS doszedł do naszego odbiorcy. A jeśli nam to nie pokazuje, no to możemy zadać pytanie, czy się skontaktował już z nami. No bo wysłaliśmy SMS- i czy się skontaktował. Czyli po prostu pomijamy ten punkt, czy on odebrał tego sms-a. I od razu sobie, właśnie przejdziemy, czy się skontaktował. W jaki sposób napisać tego sms-a, to jest następny punkt, który warto by było sobie kiedyś, może w odcinku od omówić. Czyli jakiego napisać sms-a, żeby ktoś się skontaktował, to sobie zostawimy na później. A więc, czy się skontaktował, zadajemy sobie pytanie. Jeśli się skontaktował, to już możemy sobie robić połączenie na kwalifikację, no bo się skontaktował. A jeśli nie, no to idziemy dalej. Ponowna próba kontaktu tel. No i dalej idziemy. Czy udało się. O. To... Czy udało się dodzwonić? No i jeśli się udało. Dzwonić. Znowu wiemy co się dzieje. Mamy kwalifikację, a jeśli się nie udało dodzwonić, no to. No właśnie, no i tu już można iść w bardzo dużo różnych ścieżek. To jeszcze raz SMS-a wysłać, albo jeszcze maila wysłać, albo coś zrobić. Dla uproszczenia zakładamy, że wtedy akurat w tym przypadku takiego klienta zróbmy sobie trójkąt. Jest spalony. Nie ma dalej kontaktu z nim. Szkoda czasu. Zająć się czymś innym, co będzie lepsze niż. Co będzie lepsze niż dzwonienie do kogoś, kto nie chce do nas zadzwonić. On zawsze może do nas wrócić i możemy go przywrócić. Czyli zadzwoni jednak do nas, bo powie, że nie miał czasu i tak i on może wrócić do naszego procesu. Ale jeśli nie wrócił do naszego procesu, to po prostu kropka. Nie mamy z nim kontaktu tyle. Idziemy dalej. Następnie jest kwalifikacja. I możemy sobie zadać pytanie: Czy klient został zakwalifikowany? Tak. Super. Jeszcze tutaj od razu takie informacje. Wykonanie telefonu: czy klient odebrał? I możemy sobie od razu pisać tutaj, że tak. A tutaj, że nie. Kwalifikacja. I znowu: czy kwalifikacja się udała? Piszemy sobie tutaj, i to jest jeśli tak, no to lecimy z naszym następnym procesem, czyli umówieniem spotkania. A jeśli jest nie, no to musimy się zastanowić, co wtedy. Bo może być kilka powodów. Jeśli kwalifikacja się nie udała, no to jest po prostu być może spalenie, ale także od razu podanie, jaki jest powód, dlaczego się kwalifikacja nie udała. Bo jeśli te powody są powtarzalne, na przykład ktoś jest spoza regionu, który obsługujemy, to wracamy do marketingu i pytamy się naszą firmę marketingową, czy reklamy są stargetowane na odpowiedni obszar, bo my na przykład pracujemy do 50 km od Krakowa, a ktoś się do nas zgłasza z Zielonej Góry. No i my nie obsługujemy Zielonej Góry. I co mi z tego, że ktoś do mnie zadzwoni z Zielonej Góry i wy to sobie zapisaliście jako pozyskany lead, Skoro to nie jest dla mnie LIT zakwalifikowany, ja nic z tego nie mam. Więc powody, dlatego ważna jest ta kwalifikacja, ponieważ wszystkie powody, dla których LIT nie został zakwalifikowany, jest informacją do firmy marketingowej, co ona może poprawić. I warto to przekazywać tej firmie marketingowej. A więc mamy kwalifikację. Jeśli się kwalifikacja nie udała, no to w zależności od tego, no, i teraz można sobie zadać pytanie tutaj otwarte. Jak możemy zadać pytanie otwarte? Zmieńmy sobie kwadracik na jakiś. Więc w tym rąbie możemy sobie zadać pytanie otwarte. Jaki jest powód straty? Albo powód niezakwalifikowania? Jeśli znamy powód, dla którego nie mogliśmy zakwalifikować Lida, przekazujemy go do, naszego, do naszej firmy marketingowej. Ale jeśli, ale jeśli tego powodu nie znamy, no to no nie przekażemy. Ale tak czy inaczej warto się dowiedzieć. I można sobie zadać następne od razu pytanie: czy powód, dla którego lit nie został zakwalifikowany, powoduje brak możliwości wrócenia do e, sprzedaży? Czy, czy można wrócić później do sprzedaży? Do sprzedaży. Jaka może być przykładowa sytuacja, jeżeli został niezakwalifikowany, ale będzie on jednak wrócił do naszej sprzedaży? Może być tak, że my na przykład chcemy kogoś, kto w tym momencie chce złożyć zamówienie na piec, a tu klient nam mówi: Proszę pana, o tam proszę pani, ale ja to tak dopiero za rok, bo teraz ja zaczynam budować. Ja myślałem, że wyrobicie przyłącze gazowe. Może być taka sytuacja. I wtedy my możemy powiedzieć, nie, nie robimy przyłącze gazo gazowych, ale robimy montaż piecy, i on wtedy może powiedzieć, OK. To w takim razie, jak już będę miał gotowy tam przyłącze, to czy wy mi za możecie zamontować ten piec? I wtedy być może będzie szansa do tego, żeby do tego klienta wrócić. Więc wracamy sobie do naszego tutaj pytania. Jeśli odpowiedź jest tak, to możemy wrzucić go gdzieś na miejsce ponownej kwalifikacji albo wykonania telefonu, tylko trzeba sobie zapisać w CRM, kiedy wykonać ten telefon. Albo na przykład, żeby w CRM nam ten lead znowu się wtedy pojawił magicznie w jakiś sposób, na przykład ustawienie, że przypomnienie za pół roku albo za rok, żeby zadzwonić do tego pana. Można określić w ogóle oddzielny proces sprzedażowy do osób, które w tym momencie nie chcą zainteresowane, ale są zainteresowane później. To też jest OK można mieć kilka lejków sprzedażowych, tak jak powiedziałem, więc można mieć także kilka procesów sprzedażowych w zależności od tego, co Twoja organizacja wymaga. To, czego nie polecam robić, to robienie procesu sprzedażowego na wyjątki. Na wyjątki się nie robi procesów sprzedażowych. Wyjątki się traktuje wyjątkowo, czyli albo się oddelegowuje na klienta, żeby on pamiętał o tym, żeby do nas wrócić. Albo zapisuje się w jakiś dodatkowy sposób, oznacza tego klienta, najlepiej jeśli CRM to umożliwia, na przykład oznaczenie, żeby za pół roku albo za rok się do niego skontaktować. I jeśli się nie skontaktujemy, to trudno, to też nic wielkiego się nie stanie. Najważniejsze jest to, żeby w procesie, który teraz realizujemy, był płynny przebieg informacji, po to, żeby tak jak było w pierwszym, to znaczy nie w pierwszym, ale w którymś odcinku powiedziane, było 6 spotkań dziennie dla naszych osób wykonujących pomiar dla naszych doradców, klientów. A więc możemy sobie zadać pytanie, czy wróci później do sprzedaży i jeśli tak, to to wykonanie telefonu, a jeśli nie, a jeśli nie, no to go palimy. Tutaj trochę to inaczej ustawię, żeby nam się ładnie działało. Spalone i oczywiście od razu podajemy powód straty. Dla firmy marketingowej. Bardzo ważne. Czyli on to będzie spalone, ja to zrobię tak, ale tą kropkę przestawię w ten sposób, żeby nam się to ładnie schowało. Czyli on jest spalony. Jaki jest powód niezakwalifikowania? Oczywiście, nie? tutaj mamy pytanie otwarte. Nie jest ona tak lub nie. To jest działanie, które sobie. No w sumie to jest działanie, w sumie. Można zadać pytanie: dowiedz się, jaki powód straty. Poznaj powód straty, albo no coś w ten stylu. I jeśli oczywiście nie mamy kwalifikacji, no to poznaj powód straty, czyli tutaj nie mamy kwalifikacji, poznaj powód straty. I jeśli nie ma możliwości powrotu, no to robimy nie. Dlaczego? No bo jest na przykład Zielonej Góry, no i trudno, nie pracujemy w Zielonej Górze. No chyba, że planujemy za rok oferować usługi na Zieloną Górę, to być może jeszcze coś z tym klientem da się zrobić, no ale prawdopodobnie, jeśli w tym momencie mu zależy, żeby kupić, to nic z tym nie zrobimy i lepiej nie marnować na niego czasu. Zająć się następnymi, którzy są zainteresowani w tym momencie. Dalej, umówienie spotkania. I czy umówiono spotkanie? No i znowu, jeśli tak, no to czy spotkanie się odbyło? E, no i tutaj mamy tak. To wtedy jest wykonanie pomiaru. Ale czy spotkanie musiało zostać umówione? Nie musiało być umówione. Mogą być powody, dla których spotkanie nie zostało umówione i tutaj dowiedzieć się, dlaczego nie zostało umówione. I następnie, czy ten powód braku umówienia umożliwia powrót, czy nie? Czyli, czy można umówić termin później? Bo czemu nie na przykład? Nie zostanie umówiony termin spotkania teraz. Bo to jest proste. Nie zostanie ono umówione na przykład teraz, bo ktoś nie ma przy sobie kalendarza i nie wie. On na przykład wypełnił formularz kontaktowy i my zadzwoniliśmy do niego na przykład, kiedy e, 5 minut później. I on akurat wsiadł do samochodu, już jedzie samochodem. I on nie wie, czy będzie miał czas za tydzień wtorek o godzinie 12. Ale jak wróci do domu, to będzie wiedział. Jeśli można umówić termin później. No to wracamy sobie do tego samego punktu, czyli umówienie spotkania. Po prostu o późniejszej godzinie, tak? Czyli czy można umówić spotkanie później? Tak. I wraca nam to do naszego lejka. A jeśli nie, no to oczywiście znowu jest on, ten klient, spalony i trzeba poznać powód straty. Dlaczego nie można umówić. Terminu spotkania z tym klientem akurat. Bo może on nie zrozumiał, że ma być spotkanie, i on nie chce mieć spotkania. On myślał może, że te piece, to się ten e, kupuje i dostarcza. I on sobie sam będzie montował, zrób to sam coś w tym stylu. Oczywiście to jest absurd jakiś, jeśli chodzi o montowanie pieców gazowych, ale nie wiadomo w sumie. I być może uda się przekonać klienta, że w sumie to lepiej, jeśli fachowiec to zamontuje, ale jeśli on się uparł, że on chce po prostu kupić sobie piec. I czy my, my go dostarczamy, a na przykład my nie oferujemy takiej usługi jak sprzedaż samych pieców, no to go po prostu palimy. I trudno, nie jest on naszym klientem, szkoda marnować ponownie na niego czasu. Zajmijmy się tymi, którzy są zainteresowani tym, co mamy. No i oczywiście, spalone. Za każdym razem, jak jest spalone, powód straty. Zawsze. Informacja dla firmy marketingowej bardzo istotna. Bo jeśli na przykład on zrozumiał, że może zamówić sobie piec, to być może na stronie internetowej nie jest jasno określone, że to jest usługa montażu piecu, oczywiście wraz z dostarczaniem tego pieca, ale z montażem. I być może na stronie internetowej da się coś poprawić, być może w przekazach reklamowych da się coś poprawić, aby nie wpadały do nas lidy, na których nie chcemy marnować naszego czasu rozmowy, ponieważ jest to nasz czas. A to nic z tego nam nie przybędzie, że on się do nas zgłosił. Fajnie wygląda w tabelce, niekoniecznie daje nam realne profity. Następnie, czy spotkanie się odbyło? Jeśli tak, to świetnie, to wykonujemy pomiar, ale czy zawsze spotkanie się odbywa? Nie zawsze. I znowu, dowiedzieć się czemu spotkanie się nie odbyło. Następnie zadać sobie pytanie, czy umówić spotkanie ponownie? Jeśli tak, to. No, i teraz już widzę, że lepiej będzie sobie w tym naszym całym procesie jednak dodać punkt związany z dojazd na spotkanie. Może nie tyle dojazd, co wykonanie spotkania. Odbycie spotkania i następnie, oczywiście po odbyciu spotkania, można zapytać, czy spotkanie się odbyło. Jeśli spotkanie się odbyło, no to mamy komfortową sytuację, idziemy sobie dalej do wykonania pomiaru, a jeśli nasze spotkanie się nie odbyło, to trzeba dowiedzieć się, dlaczego się nie odbyło i czy można umówić spotkanie ponownie. I tutaj znowu mamy sytuację, że tak można, ale także może być taka sytuacja, że nie, nie można umówić spotkania ponownie, bo na przykład klient od nas w ogóle nie odbiera. Oczywiście, można tutaj jeszcze dodać taki, taką bramkę na zasadzie yy, to jest po prostu zadanie dowiedzieć się, czemu nie odbyło się spotkanie. Ale można by było zrobić zadanie, zadzwonić do klienta, później, czy udało się dodzwonić, później, eee, czy klient chciał z nami porozmawiać, tak? No, mo można sobie zadawać wiele pytań. Ja to trochę tutaj upraszczam i także proponuję, żebyś niektóre rzeczy u siebie także upraszczał. Bo jeśli rzeczy są naturalne i wynikają same z siebie, to czasami może nie warto ich rozpisywać. Ale główny. Ciąg, zawsze mieli rozpisane, żeby osoby, które pracują, wiedziały w tym procesie, co mają do wykonania, jako główne swoje zadania, jakie są główne etapy. A jeśli nie można, no to wiemy, co się dzieje. Palimy i powód straty. Czyli na przykład klient nie odebrał tutaj w tym wypadku, że dzwonimy do niego i nie odbiera, albo na przykład on zapomniał. I co wtedy, jeśli on zapomniał? No bo jeśli on zdarza się, że często klienci zapominają o spotkaniach, to być może warto by było dodać do naszego procesu o gdzieś w tym momencie, czy umówiono spotkanie, i pomiędzy odbyciem spotkania, a wykonanie pomiaru, albo inaczej, pomiędzy umówieniem spotkania a odbyciem spotkania, zadanie w postaci wysłanie przypomnienia o spotkaniu. I takie rzeczy może robić to CRM, i warto, żeby to robił. Ale na samym początku też może to być robić ręcznie osoba, która wykonuje te pomiary, albo na przykład biuro obsługi klienta. Jeśli został wykonany pomiar, to następnie, czy, wymiar, czy pomiar został wykonany, czy pomiar pozytywny, tak? Jeśli tak, to wiadomo propozycja oferty. A jeśli nie, no to dowiedzieć się znowu dlaczego. Tak, możemy się spodziewać, że już mamy przygotowane kilka scenariuszy dlaczego może tak być. Ale i tak warto się dowiedzieć, żeby za każdym razem Nasz doradca klienta, który jest u klienta i wykonuje ten pomiar, nam napisał, dlaczego ten pomiar nie był pozytywny. Być może, można sobie zadać wtedy pytanie, czy można wrócić do pomiaru i zrobić go ponownie w innym terminie? Z dlaczego może być inny termin? Bo na przykład pomiar nie był pozytywny, ponieważ klient czegoś jeszcze nie ma przygotowanego, na przykład ten dom jest dopiero w budowie. I jeszcze klient nie wiedział czegoś, co może być istotne przy wykonaniu pomiaru. Tego nie wiemy, ale możemy się dowiedzieć. Jeśli mamy taką sytuację, że, że pomiar faktycznie może się odbyć jeszcze raz gdzieś w którymś momencie, to po prostu go zrobić. A jeśli nie można wykonać tego pomiaru ponownie, to po prostu to spalić. Więc pomiar nie może być wykonany w innym terminie, palimy. A jeśli może być wykonane w innym terminie, to nie wykonanie pomiaru, tylko wracamy do, do umówienia spotkania. Aż taki kawał to musi przejść, I sobie zrobimy to tak, żeby nam się to ładnie można było zobaczyć. Oczywiście tutaj jest dużo kresek, dobrze, że kiedy jest CRM i on nam takie rzeczy automatycznie, takie rzeczy nam automatyzuje. Jeśli tak, no to wraca z tego punktu do ponownego umówienia spotkania. I idziemy dalej. Jest propozycja oferty, bo nasze pomiar został wykonany pozytywnie. To znaczy, no, mamy coś, co temu klientowi pasuje. Tak, jest propozycja oferty. Czy propozycja oferty została zaakceptowana? Tak. No to wtedy super. Bo od razu jest. Idziemy do następnego etapu, czyli wpłaty zaliczki, ale jeśli nie, to znowu wracamy do naszego działania. Jakie mogą być powody, dlaczego ktoś nie zaakceptował oferty? Być może osoba, która wykonywała pomiar, z jakiegoś powodu nie wzbudziła zaufania klienta, a może oferta była po prostu nie na kieszeń klienta, a może zaproponowane rozwiązania. Były nie na kieszeń klienta. Albo on oczekiwał czegoś innego i yy, co, czegoś, czego ty w swojej firmie, albo po prostu tutaj akurat pan gazik, nie ma w swojej ofercie. No i co wtedy? Oczywiście, to już bezpośrednio robi osoba, która wykonuje pomiar u klienta. Przecież on może złożyć jedną ofertę, a zaraz potem, jeśli klient powie, że nie, zapytać, do, dowiedzieć się, co by zmienił w tej ofercie. Jak, dlaczego by nie zaakceptował oferty? Jeśli jest możliwość przedstawienia innej oferty, która będzie spełniać bardziej jego oczekiwania, to po prostu znowu mamy propozycję oferty. Nie ma co się szczypać. Inną ofertę zaprezentować taką, która może spełniać oczekiwania klienta. Jaka to jest? Nie wiem. Ważne, żeby była opłacalna dla ciebie, żebyś nie dopłacał albo nie dawał klientowi głupich rabatów, przez które e, fajnie, że zrobiłeś sprzedaż. Bo twój pracownik zrobi sprzedaż, ale nic z tego nie masz. Lepiej, żebyś zarabiał na tym, co wykonujesz. Czyli, jeśli jest możliwość przedstawienia y, zmiany oferty, to propozycja oferta, a jeśli nie, no to out. I przedstawić znowu do firmy marketingowej, dlaczego klient nie przyjął oferty. Ale nie tylko, bo jeśli wcześniej wykonywał, zostało to wykonywane także przez y, proces, wykonywał jakiś koordynator. Także sobie opowiemy, jak podzielić pracę. Jakiś koordynator projektu, który jest na przykład, pracuje w biurze, no to on też warto, żeby wiedział, którzy klienci nie zaakceptowali oferty. Może mają jakąś cechę wspólną, dzięki której można ich dodać punkt, który będzie ich dyskwalifikował na wcześniejszym etapie, żeby nie marnować czasu i nie jeździć do takich klientów. Bo na przykład będzie taka sytuacja, że 80% klientów, którzy Przykładowo, mieszkają w domu, który ma więcej niż 20 lat. Chcą wymienić piec. A raczej wtedy może nie w domu, tylko w, o, w mieszkaniu. O, mieszkają w mieszkaniu, które jest ich własnością, ale na przykład mają taką sytuację, że, że oprócz nich w tym domu jeszcze mieszka ktoś inny, kto podejmuje decyzję. Może być taka sytuacja. Są właścicielami mieszkania, ale na przykład jest to. Młode małżeństwo, które jeszcze mieszka z mamą. Nie? Na przykład, no tutaj, yy, małżonka albo małżonki. No i co wtedy? I ta mama może powiedzieć, no nie, no ale ja nie chcę za drogo, za dużo i tak dalej, dobre te elektryczne jest, no i kropka, i nie przegadasz. To można zadać w pytaniach kwalifikacyjnych. Jeśli się często powtarza to, że jeszcze ktoś inny decyduje o tym, czy ten piec zamontować, czy go nie zamontować. Czy na przykład takie pytanie, czy jeszcze ktoś oprócz pana, pani. Będzie podejmował decyzję. Będzie brał swój udział w podejmowaniu decyzji o montażu. Jeśli odpowiedź będzie brzmiała tak, to można zrobić sobie oddzielny proces. Na przykład, czy w takim razie mogę otrzymać jakieś informacje, kto to jest, że zanim jeszcze przejdziemy na pomiar, to my z tą osobą porozmawiamy, żeby mieć potwierdzenie, że ona jest na to gotowa. Albo, już, albo po prostu zadać pytanie a czy ta osoba też koniecznie chce wymienić pies, czy jest jakiś powód, dla którego ona tego nie chce zrobić. I w ten sposób może zaoszczędzić osobie, która wykonuje pomiary, pomiary, które i tak z największym prawdopodobieństwem nie dojdą do skutku. To znaczy dojdą do skutku, ale nie zakończą się zaakceptowaniem oferty, a to jest ważne. No i dokładnie taka sama sytuacja jest przy wpłacie zaliczki, bo jeśli ktoś zaakceptował ofertę, ale nie może wpłacić zaliczki z jakiegokolwiek powodu, no to warto się dowiedzieć, jaki to jest powód, dowiedzieć się, czemu nie wpłacono zaliczki, następnie, czy jest możliwość płaty zaliczki w innym terminie, bo na przykład firma musi przyjąć zaliczkę i kropka, nie? Mają, mają taki ustalony proces, jak sobie już powiedzieliśmy wcześniej. No a jeśli klient powie, że nie, bo po prostu ma takie zasady, że nie wpłaca zaliczek, a my wiemy, że musimy mieć zaliczkę, bo na przykład Zamawiamy drogie piece, które niestety, jeśli klient nie wykorzysta, to nie będziemy mogli wykorzystać u innego klienta z jakiegoś powodu. Oczywiście w firmie, która zamawia podobne piece cały czas, można to wykorzystać i może bywają takie sytuacje, kiedy tej zaliczki brać nie trzeba, ale być może klienci, którzy nie biorą zaliczek, są później kłopotliwi w momencie, żeby umówić z nimi montaż i zamontować, i że zapłacili w momencie, kiedy ten montaż został wykonany, a nie wpłacili jeszcze zaliczki. I później trzeba dodatkowe ponosić koszty w związku z tym, że nie płacą na czas. Więc warto sobie oszczędzać takie koszty, mając w procesie ustalone to tak, żeby w jaki sposób weryfikować wiarygodność klienta. Między innymi poprzez płatę zaliczki. To jest taki jeden ze sposobów. I jeśli ma on możliwość płaty zaliczki w innym terminie, to jest dla nas dobry znak, bo możemy mu zaproponować właśnie płatę zaliczki ale w jakimś procesie dodatkowym na przykład nie będziemy sobie go rozpisywać, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to jest uproszczony model, który później warto żeby się rozwijał u siebie. Na przykład mógłbyś dodać, że to nie idzie bezpośrednio na wpłatę zaliczki, znowu wpłacenie zaliczki, tylko na przykład następny etap jest wystawienie jakiejś faktury proformy na zaliczkę. Później jest sprawdzenie, czy faktura została opłacona. I wtedy jest weryfikacja, czy, żeby przejść do następnego etapu. Czyli jest wtedy wpłata zaliczki, nie? I przejście do następnego etapu. My sobie tutaj piszemy, że tak. No i, no i czekamy na tą wpłatę zaliczki. I to tyle na dzisiaj. Jak widzimy, każdy, na każdym etapie może nie coś się nie udać. I to nie jest nic złego, że się nie udaje. To jest oczywiste, że na każdym etapie są straty. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby dowiedzieć się, jaki jest powód, dla którego ktoś nie chce kupić na danym etapie, to znaczy nie chce przejść do, nie może przejść do następnego etapu. Ponieważ tak jak już mówiłem, te informacje mogą być pożyteczne dla firmy marketingowej, która może zmienić komunikaty we swoich przekazach reklamowych, targetowaniu lub e, informacji na stronie internetowej albo sposobu, w jaki osoba się kontaktuje z firmą. Oraz y, dla samej firmy, która obsługuje te lidy, na przykład do koordynatora albo kogoś z biura, kto obdzwania lidy, jakie pytania na przykład zadać na kwalifikacji, albo na jakie terminy najlepiej umawiać. Bo na przykład pewnego rodzaju terminy, na przykład o godzinie 12:50% terminów zostaje anulowanych z jakiegoś powodu. Warto wiedzieć. Warto to wszystko wiedzieć, żeby usprawniać swoje procesy. I to tyle na dzisiaj. Już teraz zapraszam ciebie do następnego odcinka, w którym rozpiszemy sobie dalszą część naszego procesu sprzedażowego. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś go do końca. Jeśli ci się spodobał, to oczywiście kliknij łapkę w górę oraz subskrybuj i dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków w których będziemy kontynuować budowę naszych procesów sprzedażowych, na które już teraz serdecznie Cię zapraszam.